8 tysięcy widzów na trybunach, w tym 1,5 tysiąca przyjezdnych, stworzyło fantastyczną atmosferę. Na boisku więcej sytuacji podbramkowych stworzyła Jagiellonia. W 50 minucie Wojciech Kobeszko dwukrotnie w odstępie 30 sekund znalazł się sam na sam z Arturem Cholewińskim, lecz łódzki bramkarz dwa razy obronił. W 63 minucie Remigiusz Sobociński trafił w słupek. Później gra toczyła się głównie na środku boiska. Gdy do końca meczu została niespełna minuta, na strzał zdecydował się Bartosz Iwan. Nie najlepiej ustawiony Adam Stachowiak wpuścił piłkę za kołnierz i Widzew wygrał z Jagiellonią 1-0.